Myślałem sobie już, że mnie jakiś szał ogarnie, bo to wyszło tak koszmarnie, że ani rusz, ani naprzód, ani wstecz, tylko schować się do szafy, bo jak wybrnąć z takiej gafy, no potworna rzecz. Zaprosiłem 8 osób, zaprosiłem ich na party, nie żeby robić jakieś żarty w stylu bardzo złym, nie. Zaprosiłem 8 osób i szatański jakiś traf to wykręcił w taki sposób, bo był Jaś, Felaryś, Dzitka, Staś, Hela, Miś, Litka i wypadło 8 gaf. Bo Litka była pierwszą żoną Jasia, a Fela była pierwszą żoną Stasia, a Dzitka była pierwszą żoną Rysia, a Litka była pierwszą żoną Misia, a drugą żoną Jasia była Hela, a drugą żoną Rysia była Dzitka, a drugą żoną Stasia była Fela, a drugą żoną Misia była Litka. Nic nie wiedział, dopiero teraz wiem, ale rzecz cała jeszcze nie w ten. Spojrzeli się po sobie, normalnie oczy w słup, zrobiło się jak w grobie, każdy zbladł jak trup. Krew im odeszła z nic, przestali wprost oddychać. Miś zapytał się, co słychać? Fela rzekła, nic. Ktoś bąknął widząc mnie i te cztery blade damy. My się chyba wszyscy znamy, Ryś powiedział, nie. Myślałem w pewnej chwili, bo nie wiedziałem o co szło, że się zaraz będą bili wszyscy. Jaś, Bela, Ryś, Dzitka, Staś, Hela, Miś, Litka. A najgorsze było to, że Litka była trzecią żoną Stasia, a trzecią żoną Misia była Fela, a Dzitka była trzecią żoną Jasia, a Litka była trzecią żoną Rysia. A Hele właśnie rzucił Jaś dla Dzitki, a Dzitka choć obecnie żoną Misia, podobno wciąż zazdrosna jest o Rysia, więc Hela z Dzitką nienawidzą Litki. I każdy siedział zły, kburowaty. I komplikacja była niemosiężna, bo każdy z każdą był już raz żonaty. I każda z każdym była raz zamężna. Patrzę na 8 na burmuszony kęp. Ale to dopiero nic. To wstęp. Pomyślałem, do złej gry trzeba robić dobre minki. Proponuję wszystkim drinki. Prędko raz, dwa, trzy. Najpierw koktajl, potem gin, potem whisky znów bez wody, żeby tylko pękły lody. I poznaję z min, że już nastrój towarzyski, że już uśmiechają się. To znowu gin i whisky, bo ratować chcę, gdy jest taka sytuacja. No to znów dolewam im, nagle nowa komplikacja. Nagle Jaś, Fela, Ryś, Dzitka, Staś, Hela, Miś, Litka. Zapomnieli, kto jest z kim. Czy Litka jest obecnie żoną Jasia? Czy Fela jest za Misiem, czy za Rysiem? No bo Hela mówi, że pamięta Stasia, lecz nie wie, czy przed Misiem, czy przed Rysiem. O 11:00 każdy był już wstawiony. Wypili whisky i gin z angosturą. Jest 4 mężów, siedzą 4 żony i każda z każdym, tylko który z którą. Wypili Brudershaft i wciąż nie wiedzą i radzą, jak rozwiązać komplikacje. Ołówki im dałem i teraz siedzą, próbują robić wszystkie permutacje. Jest 5:00 i nie wyszło nic nikomu, a jeszcze komplikacji mnóstwo. Nie mogą ani rusz iść spać do domu, bo z cudzą żoną iść to cudzołóstwo. Ja znam te panie i każdy o nich wie, że z nimi żadne takie co... O nie, 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 nie.
rozwód rzecz ludzka, życiowy wynik prób, ale przed spaniem